Witam Państwa serdecznie, nazywam się Aldona Janiak, poprowadzę dzisiaj dla Państwa szkolenie z tematyki zajęcia pasa drogowego, oczywiście dróg publicznych, również przejdziemy do tematyki całej procedury związanej z drogami wewnętrznymi, tematy organizacji ruchu, zjazdów, ogrodzeń, wszystkiego, czego Państwo będą chcieli się dowiedzieć w ramach ustawy o drogach publicznych oraz tematyki z tym związanej. Na co dzień jestem naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bochnia. Prowadzimy wszystkie sprawy utrzymaniowe w mieście, od dróg poprzez zieleń, aż do przystanków, parkingów, także tutaj działalność nasza jest dosyć szeroka. Nasze miasteczko Bochnia jest dosyć ciasne, skoncentrowane i no to zajęcie pasa drogowego występuje bardzo często. Mamy wszystkie rodzaje zajęcia pasa drogowego, łącznie z zabezpieczaniem miejsc postojowych, ponieważ budynki graniczą bezpośrednio z drogą czy z chodnikiem, więc to zajęcie pasa drogowego naturalnie występować oczywiście musi. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, pas drogowy to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą. Także proszę Państwa, z definicji tej wynika, że pas drogowy jest to nieruchomość gruntowa, nieruchomość z pełną infrastrukturą, z całą infrastrukturą, która się w jej granicach znajduje. A co jest z granicami pasa drogowego? Granicami pasa drogowego, proszę Państwa, zawsze będzie granica działki ewidencyjnej, czyli granica naszego zarządu bądź naszej własności. Czyli my jako zarządca drogi nie możemy działać szerzej niż pozwala nam granica działki ewidencyjnej, która jest tożsama z granicami pasa drogowego. Żeby doszło do zajęcia pasa drogowego, zwłaszcza jeżeli chodzi o prowadzenie robót w pasie drogowym, najpierw powinna być wydana decyzja na lokalizację urządzenia w pasie drogowym zgodnie z artykułem 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych. I tutaj proszę Państwa, ten artykuł nam mówi, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. Także jeżeli ktoś chce przykładowo umieścić infrastrukturę w pasie drogowym, przykładowo na przykład przyłącz infrastruktury technicznej, na przykład przyłącz wodociągowy czy kanalizacji sanitarnej, musi wcześniej wystąpić do nas o decyzję, która mu wstępnie zezwoli na umieszczenie tego urządzenia, a dopiero później na określonych warunkach ujętych w naszej decyzji lokalizacyjnej będzie mógł ten pas drogowy fizycznie w terenie zająć. Tutaj Państwo mają w ustawie o drogach publicznych, wymienione, kiedy można odmówić lokalizacji urządzenia w pasie drogowym. Jest to między innymi zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Oczywiście wszystko musi być przez nas, jako przez zarządcę drogi uzasadnione. Naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych i utrata uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji. Najczęściej występuje sytuacja, kiedy możemy utracić uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji. Jest też na to pewien sposób, ponieważ niektórzy stosują taką praktykę, że inwestor tego nowego urządzenia, które umieszcza w drodze na gwarancji, przejmuje na siebie tą gwarancję, którą dał nam wykonawca drogi. Jednak jeżeli spiszemy sobie takie stosowną umowę lub takie stosowne porozumienie, musimy pamiętać o tym, że nie ma ono mocy prawnej w przypadku egzekwowania. Egzekwowanie jego będzie musiało nastąpić tylko i wyłącznie na drodze sądowej. My drogą administracyjną na mocy ustawy czegoś takiego nie wynegocjujemy, nie wyegzekwujemy, ponieważ gwarancja dotycząca pasa drogowego jest to tylko 24 miesiące, tak jak mówi nam nasze rozporządzenie dotyczące warunków zajmowania pasa drogowego. W decyzji lokalizacyjnej, proszę Państwa, możemy pisać sobie wstępne warunki, powinniśmy nawet pisać sobie wstępne warunki, na jakich będzie możliwe zajęcie pasa drogowego, czyli musimy sobie od razu tam zaznaczyć, na przykład sposób odtworzenia. Można wskazać termin wykonania prac. Jeżeli wiemy, że na danej drodze mamy zamiar wykonywać jakiś remont bądź przebudowę jeszcze w danym roku, bądź na przykład w przyszłym i znamy czas, kiedy to będzie wykonywane, również możemy obwarować w decyzji czas wykonania urządzenia, żeby nie kolidowało nam z naszą planowaną pracą w pasie drogowym. Także tutaj jak najbardziej możemy coś takiego stosować. Oczywiście w decyzji musimy również zawrzeć pouczenia o konieczności uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót. No i oczywiście uzgodnienia z zarządcą drogi przed wydaniem decyzji projektu budowlanego urządzenia. I tutaj to uzgodnienie projektu jest po to, żebyśmy byli pewni, że
pozwolenie uzyskiwane w starostwie będzie zawierało tą samą trasę i te same parametry, które zostały nam przedstawione do decyzji lokalizacyjnej.